Obostrzenia. Tak będziemy się mogli bawić w Sylwestra Sylwester 2021 na nowe obostrzenia. Co się zmieni? Minister Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska poinformowali o wprowadzeniu nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Zmiany w restrykcjach obejmują m.in. zdalne nauczanie w szkołach oraz obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych. Nowe obostrzenia będą miały wpływ także na to, jak będą wyglądały zabawy sylwestrowe. Zdecydowana większość ogłoszonych we wtorek nowych obostrzeń wejdzie w życie 15 grudnia. Od tego dnia obniżone zostaną limity do 30% obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Identyczny limit będzie obowiązywał w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych Zwiększenie limitów będzie możliwe wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę, powiedział Kraska. Dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Sylwester 2021 na nowe obostrzenia 15 grudnia to także termin, w którym wejdą w życie obostrzenia mające bezpośredni wpływ na to, jak będziemy się mogli bawić w Sylwestra. Od tego dnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Dodatkowo w dniu 31 grudnia 2021 i 1 stycznia 2022 wprowadzone zostaną ograniczenia liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Jak poinformował Kraska, do tego limitu nie będą liczone osoby zaszczepione. Nowe obostrzenia to nie tylko nowe limity w lokalach zamkniętych.